Jeden z głównych sędziów Gedeon, kiedy sobie popatrzymy na ten opis, który mamy w Księdze Sędziów, to zobaczymy, że kontekst pojawienia się tego człowieka nie odbiega od innych sędziów opisanych w naszej księdze. Dlaczego? Dlatego, że jest pewien problem, czyli najazd Madianitów, Amalekitów, ludów ze wschodu, którzy przez 7 lat uciskali Izraela. Jest pięknie powiedziane, że byli oni niczym szarańcza, która przyjeżdżała i zabierała wszystkie plony, wszystko to, co Izrael sobie wyprodukował jako rolnicy, jako pasterze, tak, że nie mieli oni za co żyć. Tak jak to jest w Księdze Sędziów, Izraelici zaczęli wołać do Pana Boga, prosić Pana Boga, oczywiście odwołując się tutaj do wierności przymierzu, które zostało zawarte, no i Pan Bóg wysłuchał. I Pan Bóg wybiera człowieka, Gedeona, który działa w Ofra na północy Izraela. I jest bardzo przepiękna scena powołania, kiedy przychodzi anioł do Gedeona, wtedy kiedy on wykonuje swoje obowiązki i kiedy go powołuje, kiedy mówi, do czego Pan Bóg go wybrał, czego Pan Bóg od niego zapragnął. Ta scena powołania jest taką typową sceną powołania, które mamy w Piśmie Świętym, gdzie człowiek wybrany przez Pana Boga na początku wymawia się, że on nie potrafi, że jest niezdolny, że Pan Bóg może się pomylił, a na potwierdzenie chce i pragnie jakiegoś znaku. I tutaj tym znakiem jest to, że Gedeon składa ofiarę, a anioł powoduje, że ta ofiara jest spalona, czyli przyjęta przez Pana Boga. I w ten sposób Gedeon uwierzył, że rzeczywiście Pan Bóg go powołuje, posyła jako jednego z sędziów po to, żeby wybawił naród z tej konkretnej opresji. Te kilka pokoleń, które są tam ukazane. Na marginesie warto nauczyć się, o jakie pokolenia chodzi. To wszystko jest w naszej Księdze Sędziów zaznaczone. To jest jeden taki cudowny moment, kiedy Gedeon doświadcza działania Pana Boga i doświadcza tego, co Pan Bóg chce w jego życiu uczynić. Drugi cudowny moment to jest moment, kiedy już Gedeon wyrusza, żeby pobić armię, z którą ma w odpowiedni sposób się rozprawić i która była właśnie tą armią uciskającą, albo inaczej reprezentowała najeźdźców. Pan Bóg nakazuje, żeby Gedeon zebrał wojsko. Tych zebranych ludzi jest 32 tysiące, ale Pan Bóg mówi Gedeonowi, że to jest za dużo, za wiele. Dlaczego? Dlatego, żeby Izraelici nie pomyśleli sobie, aha, to my naszą siłą, naszym orężem pokonaliśmy tych, których mieliśmy pokonać, a Pan Bóg chciał, żeby oni uwierzyli, że to Pan Bóg się nimi opiekuje. I mówi do Gedeona, słuchaj, tych, którzy się boją, odeszli do domu. I autor natchniony nam podaje, że 22 tysiące żołnierzy zostało odesłanych do domu. Ale jeszcze z tego grona zostało 10 tysięcy. I Pan Bóg mówi, nie, to jest za dużo. Znowu będziecie myśleli o tym, że to jednak waszą mocą, waszym orężem, a nie przez ufność i przez zaufanie w moc Bożą. I mówi do Gedeona, zaprowadź ten lud nad wodę, a ja dam ci znak, których wybierzesz, a którzy zostaną. I Pan Bóg mówi, ci, którzy będą podnosić wodę do ust i chłeptać językiem jak psy, ci pójdą. Ci, którzy będą zginać kolana, oni nie pójdą, oni wrócą do swoich domów. Tutaj bibliści troszeczkę się kłócą, jaki to ma sens i jakie to ma znaczenie, ale w taki sposób bardzo praktyczny. Jeżeli jest jakiś wojownik, który ma włócznię, który ma miecz w swoim ręku i podchodzi on pić i nie chcąc wypuścić tego miecza, klęka i pije bezpośrednio z lustra wody, przykładając usta do tej wody, no to w pewnym momencie on traci czujność. Nie widzi, co się dzieje wokoło. A więc on się nie nadaje. A Pan Bóg mówi, a ten, który podniesie, trzymając w ręku swoje oręże, ale podniesie i będzie pił w taki sposób właśnie z ręki, obserwuje wszystko, co się wokół niego dzieje, jest gotowy do tego, że jak od razu wróg będzie nacierał,
to żeby tej czujności nie tracił i żeby w odpowiedni sposób mógł zareagować. I Pan Bóg mówi, wybieramy tych. I to jest wojsko Gedeona, które liczyło 300 mężów. I rzeczywiście to było właśnie drugie cudowne działanie w życiu Gedeona i w tej posłudze, którą Gedeon miał pełnić. Trzecie cudowne działanie to już był sam moment, kiedy Gedeon ma zaatakować obóz nieprzyjaciela. Ponieważ mówi tym, którzy mają razem z nim iść w wojsku, że uczynimy to w taki sposób, w jaki Pan Bóg nam przekazał. Tutaj też ukazuje się przepiękne zaufanie Gedeona do Pana Boga. I teraz kiedy to zaufanie się wykształtowało? Wykształtowało się ono troszeczkę wcześniej, kiedy Gedeon mówi tak, jeżeli ja mam iść i pobić tych ludzi, to zrobimy tak. Położę runo, czyli wełnę. Jeżeli ta wełna będzie sucha, a wszystko wokół będzie mokre od rosy, to nie ma problemu, idziemy. To znaczy, że Ty, Panie Boże, mnie posyłasz. I tak było. Ale Gedeon jeszcze nie uwierzył. Następnego dnia poprosił, to teraz zrobimy odwrotnie. Niech wokół nie będzie rosy o poranku, a niech całe runo będzie mokre. I rzeczywiście tak się stało i Gedeon wtedy uwierzył. Moglibyśmy powiedzieć, Pan Bóg dał się wciągnąć w taką przepychankę, przyciąganie liny z Gedeonem w sprawdzanie, ale Pan Bóg w ten sposób budował właśnie zaufanie, które było najważniejsze w tym momencie, kiedy Gedeon miał zaatakować obóz nieprzyjaciela. Bo Pan Bóg mu nakazał, weźmiesz róg, weźmiesz dzban i weźmiesz pochodnie. Rogu nie mam, ale pochodnie mniej więcej taką, jaką mógł się posługiwać Gedeon i dzban, taki, jaki mógł Gedeon też mieć, pewnie nie był aż tak bardzo kolorowy, ale też gliniany, mam ze sobą. O co chodziło? Chodziło o to, że kiedy otaczali oni obóz nieprzyjaciela, zapalone pochodnie włożyli do dzbana, żeby w nocy nie było widać światła. I w momencie, kiedy Gedeon zatrąbił w róg, stłukł pochodnie, nagle oczom tych ludzi, którzy byli w obozie, byli odpoczywali, czekali na atak nieprzyjaciela, ale w dzień, nie w nocy, ukazało się mnóstwo światła, ukazał się odgłos, czy jakaś potęga ludzi, którzy przychodzą. Nagle usłyszeli krzyk za Pana i za Gedeona, usłyszeli tych, którzy deli wrogi, czyli na rogach grali. I co jeszcze? I dźwięk tłuczonej gliny. To wszystko spowodowało ogromne przerażenie w ich oczach, co zaskutkowało tym, że sami przeciwko sobie wyciągnęli oręże i zaczynali się zabijać. I później mamy opisaną tą całą historię, kiedy właśnie Gedeon ściga ludzi, którzy byli jego wrogami, kiedy łapie czy chwyta dwóch królów, też warto się nauczyć imion tych królów, kiedy jeszcze upomina czy karze miasta, które nie chcą nakarmić jego ludzi, też warto się nauczyć, o jakie miasta chodzi. Tutaj podpowiadam, co właśnie może być. To wszystko pokazuje i powoduje, że Gedeon w pewnym momencie w 100% zaufał Panu Bogu. I Pan Bóg go w tym wszystkim prowadzi. Ale żeby nie było tak pięknie, to na koniec jest pewna rysa na tym naszym bohaterze, na Gedeonie, ponieważ kiedy już wszyscy zostali pobici, kiedy zapanował pokój, Gedeon nakazał, żeby złoto, które zostało zabrane, zrabowane, złożyć w jednym miejscu i uczynił on efod. Efod, czyli strój kapłański, któremu Izraelici oddawali pokłon. No i tutaj to już było, można powiedzieć, przekroczenie przykazań, ponieważ nie mogli Izraelici wykonywać żadnych wyobrażeń Pana Boga, a tym bardziej kłaniać się jakiemuś materiałowi. Efod był przypisany kapłanowi, który składał ofiary, ale mimo tego, że miał on symbolizować Boga, no było to bałwochwalcze w oczach Pana Boga. To ten minus, ta skaza na tym całym wydarzeniu, opowiadaniu o Gedeonie. Jak możemy Gedeona odnieść dzisiaj do nas? Jest piękna pieśń, którą śpiewamy w naszych parafiach. To są godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny. I tam mamy wezwanie runo Gedeona.
które pokazuje czy ukazuje jedną bardzo ważną rzeczywistość, że te runo, które z jednej strony było suche, później było mokre, oznacza Bożą łaskę, która może człowieka napełnić w obfitości i napełnić wtedy, kiedy człowiek się nawet nie spodziewa albo kiedy okoliczności są przeciwne. Druga rzeczywistość to jest wojsko Gedeona. Funkcjonuje coś takiego jak wojsko Gedeona. I teraz kto to wojsko Gedeona, o tym wojsku Gedeona mówił? Franciszek Blachnicki, polski ksiądz, który założył Ruch Światło-Życie, opisując pewną rzeczywistość w Polsce, powiedział, że potrzeba takich ludzi jak wojsko Gedeona. Założył on Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, czyli pewien ruch oddolny, który ma za zadanie walczyć z tym, co człowieka zniewala, a w sposób szczególny z alkoholizmem. I powiedział on, że nie każdy człowiek może przystąpić do tej krucjaty, ponieważ nie każdy człowiek może podjąć to wyzwanie, czyli wyzwanie modlitwy, wyzwanie postu i wyzwanie jałmużny. Modlitwy, czyli modlić się za ludzi uzależnionych. Post, czyli nie pić, nie kupować, nie częstować alkoholem. I jałmużna, czyli dać samego siebie jako wzór człowiekowi, który jest człowiekiem uzależnionym, że można żyć bez tej konkretnej używki. I w naszej rzeczywistości właśnie takie wojsko Gedeona funkcjonuje. Czyli ludzie, którzy są w krucjacie wyzwolenia człowieka, którzy swoim życiem pokazują i dają świadectwo, że można żyć bez alkoholu, czyli bez czegoś, co może człowieka zniewolić, wprowadzić w konkretną niewolę, czy nad człowiekiem zapanować. To pokazuje pewną wyjątkowość, że nie każdy może, ale jest to wybranie, to jest Boże powołanie i Boże zadanie. Każdy z nas może również do tego wojska Gedeona się zapisać czy przystąpić. A więc te dwie rzeczywistości, które mamy. Obfitość łaski jako runo Gedeona i wojsko Gedeona jako krucjata. Coś, do czego możemy odnieść tego naszego bohatera ze Starego Testamentu. Życzę sukcesów